pierwsze, jedyne osoby, z których się śmialiśmy, to my sami z siebie. Więc jeżeli ktokolwiek został urażony, to przepraszam, ale to nie była taka intencja. To był plan teledysku, o czym komunikowaliśmy, że kręcimy teledysk dla naszego przyjaciela, który startuje do Eurowizji. I w teledysku Alek odgrywał rolę bezdomnego i piosenka ma tytuł Bądź dobry. I tam była właśnie ta scena, gdzie nasz przyjaciel po prostu pomaga całemu światu wokół siebie. I no niektórzy odbierali to z kontekstu, więc ja też gdybym widziała tylko coś takiego, to bym pomyślała jednoznacznie, ale tak jak próbowałam z Alkiem wytłumaczyć ludziom, no czasami lepiej spojrzeć na większy obraz, bo często portale po prostu piszą nieprawdę. Tak jak pisaliście, że jestem na Malediwach sama i spędzam samotnie urodziny, a Alek był obok mnie i to było bardzo przykre, więc często po prostu portale manipulują ludźmi. Jeżeli ktoś został urażony, to przepraszam, ale ja nie mogę sobie nic zarzucić, ponieważ co regularnie jeździmy do schronisk dla osób potrzebujących. Ja oddaję rzeczy, przekazuję pieniądze na schroniska dla zwierząt. Oddaliśmy swoje mieszkanie dla osób z Ukrainy, gdy potrzebowały, więc tutaj nie może nikt nam zarzucić, że jesteśmy złymi ludźmi. Po prostu sytuacja była nie na miejscu, nie okej. Okay. Jeżeli kogoś uraziłam, przepraszam. Siema, tu Wiki. Jeżeli spodobał Wam się wywiad, to subskrybujcie przeambitni.pl.